Dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Emil Elektrikos Emieńczyk. Tutaj taki film będzie bardzo na szybko, z podziękowaniami oraz z takim ogólnym zapytaniem do widzów na moim kanale. Podziękowania bardzo gorące, bo dopiero co udało mi się wyjść z kąpieli, przed chwilą dosłownie wrócić. No i co, i ku mojemu zaskoczeniu widzę, że mam 500 subskrypcji na kanale, 501. I szczególnie gorące podziękowania dla Ambi7 Stonka777, który napisała: wbijam 500 sub, łapka w górę i oglądam. Podziękowania. Oraz 501 subskrypcja, Jarek Wadołowski, również gorące podziękowania do Jarka Wadołowskiego. Do tego pytania bardzo merytorycznego odniosę się w najbliższym Q&A technicznym. I tutaj tak pokrótce powiem, że tak, to prawda, ostatnio mnie męczą troszkę różne problemy zdrowotne, moje własne. Pytacie mnie, czy to ostatnio modna choroba celebryta, żeby nie wymawiać nazwy na YouTubie. Nie. Udało mi się pójść na zlecenie. Dość ciężkie dla mnie zlecenie. Źle się dla mnie skończyło z różnych powodów. Najpewniej dopadło mnie przeziębienie. W dodatku moje własne kwestie, ja to nazywam taki trochę para-PMS, czyli coś takiego, co mają typowe kobiety, tylko w moim wydaniu interseksualnym to jest dużo bardziej zawiła kwestia. Bolał mnie jajnik, bolał mnie ząb, bolało mnie ucho, wszystko naraz, problemy z sercem. Jednego dnia strasznie skoczyła mi temperatura, strasznie wysoko. Teraz mamy już, no, za 2,5 godziny będzie niedziela. Niedziela 28 listopada, więc no tak gdzieś ze 2 tygodnie temu strasznie mi temperatura skoczyła. Kołatało mi serce, dopadły mnie problemy astmatyczne, neurologiczne z nogami, coś okropnego. Pomału z tego wychodzę. I tutaj powiem, że no trochę z tego powodu uciekło mi jedno zlecenie. Uciekło mi. Nie dogadaliśmy się z klientem, inwestorem, który jest również moim byłym kolegą klasowym z podstawówki oraz z gimnazjum. No, nie chciał przyjąć do informacji, że choruję. Wziął mnie troszkę za oszusta i padły bardzo gorzkie słowa. Bardzo gorzkie słowa zarówno z mojej strony, jak i jego. Nie będę wrzucać screenshotów. Ten krótki film wrzucę bez montażu, tak jak on jest. O klientach opowiem, myślę, osobno. Zrobię taki film ku przestrodze, typowo pogadankowy. Taka zupełna pogadanka. Na co warto zwrócić uwagę, co mi się przytrafiło, jeżeli chodzi o ostatnie zlecenia. Nie wiem, może też słyszycie, że mam trochę problemy wokalne z głosem. Mam ten głos, tak nie do końca mi wrócił do normy po ostatnich problemach. No dobrze, teraz przechodząc do rzeczy. Mniej więcej mam świadomość, o jakie filmy prosicie mnie na kanale. Na pewno jest dużo próśb o film o moich narzędziach. Tak wiem, była deklaracja z mojej strony, że taki film zrobię. I teraz zależałoby mi, żeby to był film profesjonalny, żeby się do niego dobrze przygotować. A żeby to był film profesjonalny, Full HD i fajnie zmontowany, no to muszę poprosić mojego operatora i montażystę w jednej osobie, bo mam dużo próśb o film z narzędziami.
No, problem polega na tym, że to są koszty. Dzień zdjęciowy, taki dobry dzień zdjęciowy. Najpewniej z tego, co rozmawialiśmy, to by było dziś od 8, nie wiem, do 21. To mniej więcej pochłania tyle, co moja miesięczna renta. Potem jeszcze, jakby mi zależało w ten dzień nagrać materiał do kilku filmów, bo tak by było najlepiej, jak najbardziej ten dzień wykorzystać pod kątem zdjęciowym. To jest kwestia kosztów za montaż filmu. Każdy jeden film to jest osobny koszt. Zależałoby mi taki film bardzo zrobić. Film o narzędziach. Również mam pomysły na inne profesjonalne filmy. Jednak wszystko zależy od stanu mojego budżetu. Niedawno udało mi się wykaraskać z różnych długów. Przyszły do mnie już płytki do rozdzielnicy. Jeżeli pamiętacie mój ostatni Q&A, tam troszkę mówię, że mam zamówione do siebie, do Bierkowic, takie płytki maskujące, których mi tam brakowało. Przyszły mi też drzwiczki pod siedzisko. Przyszły również inne ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o elementy plastikowe, tak zwane płytki plastikowe. Ale dobrze. Dobrze, może, bo będzie mi zależeć na stworzeniu tych filmów profesjonalnych, czyli muszę praktycznie wydać prawie 2 miesięczne renty na raz. I teraz powiedzcie mi tak, żeby dobrze te pieniądze zagospodarować, oprócz filmu narzędziowego, jakie treści zależałoby wam zobaczyć? No najlepiej takie, które byłoby, nie wiem, no możliwość szybkiego nakręcenia takich treści, jakieś vlogi, na których coś opowiadam ciekawego, być może chcecie, nie wiem, nie sugeruję film o WLZ-ach, film o stopniowaniu zabezpieczeń, mam trochę zaległości, bo mam pierwsze części, na przykład takich filmów jak o kuchenkach indukcyjnych, chociaż tam ten film się składał bardziej trochę z grafik oraz mojego komentarzu. Nie wiem, napiszcie mi pod spodem z okazji 500 subów, na jakim filmie by wam zależało. Tutaj powiem też, że pamiętam o swojej deklaracji, jeżeli chodzi o vlog z okazji 20. rocznicy mojej działalności, jeżeli chodzi o elektroinstalacje, elektromonterstwo. Jednak cały szkopuł jest tym, że ja nie jestem kompletnie osobą biegłą informatycznie, więc wymagałoby to dodatkowej pomocy. Przypuszczam, że już w tym roku, bo zaraz będzie grudzień, że najpewniej zalaną się już nie zobaczę. 20. rocznica mija w tym roku od mojego pierwszego montażu, jeśli chodzi o ogólnie o instalacje elektryczne. Była to drobna rzecz, bo montaż łącznika elektrycznego pod napięciem jednobiegunowego, ale ja to liczę. Od tamtej pory minęło już ponad 20 lat. 20 lat i 4, 5 miesięcy jakoś tak. No z tego powodu, dlatego zależałoby mi zrobić live, relację na żywo, na której opowiadam, no, jak wyglądały te moje 20 lat działalności. Mielibyście możliwość też pisać do mnie pytania w trakcie, więc w międzyczasie no, byłaby możliwość na nie odpowiadania. Troszkę mniej więcej na podobnej zasadzie, jak była moja pierwsza relacja na żywo, jeszcze wtedy z czerwca tego roku, 2021 roku, no mniej więcej na takiej samej zasadzie relacja na żywo 20-rocznicowa. Fajnie by to było połączyć 500 subów z relacją na żywo 20-rocznicową.
Kwestia jest dobrego informatyka. Moja znajoma Kerry jest bardzo mocno zajęta, ma masę sporych zajęć. A to by wymagało zainstalowania odpowiednich programów. Ten, z którego był ostatni live robiony, nie działa, wykasował mi się, bo on miał kraka. To nie był program. Niestety taki pozasystemowy troszkę program i został wykryty, że nie był oryginalny i skasował mi się ten program, więc tym razem wymagałoby to po prostu zakupu licencji na taki program do relacji na żywo. I kogoś po prostu, kto mi to ustawi, więc tutaj również, jeżeli chodzi o poszukiwanie informatyków, którzy daliby mi rady to zainstalować, skonfigurować, nie mam pomysłów, bo kolega, który był biegły tutaj z tego miejsca, gdzie teraz mieszkam, wyjechał. Nie ma go, on by mi to zrobił od ręki. No cóż, ale będę mieć to na uwadze również. Relację na żywo 20-rocznicową. Taką klasyczną, ludzie robią relacje na żywo takie dwugodzinne. Odpowiadanie na różne pytania od was, od widzów, więc u mnie byłoby podobnie, około 2 godziny, tylko kwestie te techniczne, zainstalowanie tego programu i później jego uruchomienie. No dobrze, ja już dłużej nie przynudzam, więc piszcie mi propozycje, co by wam, moi widzowie, zależało zobaczyć na kanale z okazji 500 subskrypcji. Jeszcze raz podziękowania dla nowych widzów i za subskrypcje, i za komentarze. I również na koniec podziękowania, bo nie mogę zapomnieć, dla... Trzeba, to nie pamiętam. Dla mistera oprawcy 1978. Jak trzeba, to mi imiona i niki umykają. Mister oprawca, dzięki również za komentarze. Za komentarze uszczypliwe, za komentarze mocne, ironiczne, sarkastyczne. Dzięki i dzięki, że jesteście ze mną. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!